Witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Poradek do i Witam wszystkich bardzo serdecznie Drodzy widzowie oczywiście i drodzy Państwo witam również Także dzisiaj oczywiście kolejny materiał z cyklu właśnie na tym kanale Poradek do Wefrares oczywiście na YouTube Zapraszam w takim razie do oglądania A dzisiaj oczywiście tematem jest yy, Uratowanie przelanych roślin Mniej więcej dziś przedstawię Wam Drodzy widzowie, drodzy Państwo Dwa sposoby Dwa sposoby, jak jak po prostu uratować przelane rośliny. No i oczywiście, pierwszy sposób jest dosyć trudny. Powiem szczerze, że trudny jest bardzo. I powiem krótko tak, że są dwa sposoby. Jedno jest e, z czekaniem, a drugie jest bez czekania. To są dwa sposoby na uratowanie rośliny e, przelanej. W takim razie przechodzimy do, pierwszej, do pierwszego sposobu. Mniej więcej yy, sposób szczekaniem. Sposób z czekaniem to jest taki, że po prostu wyjmujemy roślinę z ziemi, z mokrej ziemi, ładnie ją oczyszczamy z korzeni takich tam innych różnych yy, paskudstw, innych różnych rzeczy, toksyn i tak dalej, i po prostu ją wytrząsamy. Po prostu usuwamy ten cały, ten. i potem te korzenie, jakby to powiedzieć, ściskamy, żeby się po, po prostu pozbyć na zmiaru wody, tak? Na zmiaru wody, tak dalej. Potem zaczynamy te korzenie osuszać jakimś ręcznikiem czy czymkolwiek. No i później stawiamy je albo do jakiejś pustej doniczki albo gdzieś. No i czekamy około 3 godzin, tak, żeby to po prostu jakoś do siebie doszło, tak dalej. Po tym czasie po trzech godzinach wsadzamy do świeżego podłoża, do suchego podłoża. Pamiętajmy, że to musi być suche podłoże tak dalej. I Nie podlewamy yy, co najmniej mniej więcej 72 godziny. Przez 72 godziny nie podlewamy tej rośliny. Dlaczego? Dlatego, że może mieć jeszcze nadmiar, nadmiar wody. I po tym czasie już za jakieś jeszcze dodatkowe, dodatkowe dwa dni, czyli maksymalnie do 5 dni. Po 5 dniach można już normalnie polewać, ale też pamiętajmy, żeby po prostu nie przelewać rośliny. To musicie zapamiętać. I to był oczywiście pierwszy sposób. Drugi sposób mniej więcej macie tutaj na ekranie. To są oczywiście waciki kosmetyczne. Również są tampony, tak? Również są tampony, tak dalej. Zobaczcie, ile tu jest praktycznie wody w tych wacikach, i tak dalej. Ale widzę, że jest dosyć mokro. Dobra, to możemy usunąć. To wam na przykład na przykładzie powiem. Nie, to już nie. Dobra. Oczywiście, wkładamy takie mniej więcej waciki, naciskamy w ten sposób. Nawet możemy użyć tamponów, nie ma problemu. Co mamy praktycznie pod ręką, tak dalej. Tu oczywiście wyjmuję kolejny. Momencik, momencik, może to okay. I po prostu naciskamy. Tak to naciskamy. I w taki sposób mniej więcej możemy też również odratować um, przelane rośliny. To jest oczywiście drugi sposób. Lub po prostu możemy użyć tamponu, czy wkładając tampony nadmiar tej wody, co się znajduje w wacikach, czy w tamponach, po prostu później usuwamy te tampony i waciki. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o waciki. To już jest praktycznie do wyrzucenia. A tu mamy. Tak to wygląda. Jak widzicie, już się troszeczkę proces zmniejszył, żółknięcia i tak dalej. Także na razie sposób działa. Także ja oczywiście polecam ten sposób, szybszy, niż praktycznie z czekaniem z tymi korzeniami, suszą, yy, suszyć i tak dalej. Później czekać 3 godziny i takie tam inne różne rzeczy robić. Także oczywiście tyle, kochani widzowie. I drodzy Państwo, tyle oczywiście w tym materiale. A ja jak zwykle zachęcam do subskrypcji kanału. Poradnik jest oczywiście na YouTube. Dostanę łapki w górę, jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco. Pamiętajcie też, żeby po prostu jeśli chcecie, by Wam się jakiś film pojawił premierowy, to po prostu musicie nacisnąć dzwoneczek, żeby po prostu być na bieżąco. Również zapraszam na oficjalny profil na Facebooku. Oczywiście zostawcie obserwacje i serduszko, również też możecie udostępnić film. Dalej, żeby poszło po prostu w świat. Także, oczywiście, tyle z mojej strony, a ja się oczywiście z Wami żegam. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie, cześć, się pozdrawiam.